Dzień dobry. Cześć wszystkim. Tu Patryk Hilewicz. Madam. Witamy was w prasówce. W ogóle Poland. Nie poznani twarzy twej, plotkuj, oszkaluj i opluj. A dziś w programie Radosław Majdan i Doda, Roxana Węgiel i Irenka, Jessica Mercedes, Julia Wieniawa, Ma Fashion, Magda Gessler, Katarzyna Dowbor. Majdan udzielił wywiadu. Wiem. A skąd wiesz? Bo jestem internautą. Jesteś na czasie? Tak. Wysurfowałeś to w internecie? Surfuję po internecie i widzę różne rzeczy. Słuchajcie, udzielił wywiadu Plotkowi. Ja w ogóle przysłuchałem cały ten wywiad, także proszę o kciuki w górę. Ponieważ ten wywiad na początku był takim familijnym wywiadem o wszystkim, czyli o dzieciach, o pracy, o Małgosi i takie, wiecie. Znaczy, może ludzie to lubią, ale jakby nie jest to w moim klimacie. Ty chciałeś po prostu Ja chciałem po prostu krwi, dokładnie, i tą krew dostałem, moi drodzy. Wywiad trwa 24,5 minuty, ale dopiero w 20 minucie i 19 sekundzie zaczyna się, znaczy z naszego punktu widzenia coś dziać. No i Majdan zaczyna, że tak powiem, z grubej, za przeproszeniem, rurę. No, moja druga żona, można powiedzieć z taką premedytacją stalkera, bym powiedział, od 15 lat, bardzo rzetelnie, nie, może nawet nie rzetelnie, ale konsekwentnie, nawet właśnie nie rzetelnie, bo cały czas coś dodaje, jak to się mówi, jak już daje tego kotleta, to go cały czas tam, wiesz, dokłada kolejne warstwy. Stalkera, tak? Tak, Doda jest stalkerem. Dodo jest stalkerem. Tak. No to nieźle. Ale to jest kobieta wielu talentów. Ale to jest niebezpieczne, no. Wiemy, jak sytuacja przecież Janowskiego wygląda. To też jest podobny okres. 15 lat, tam też była ta stalkerka, ale ją złapali w końcu, więc pani Dodo musi uważać, już raz była na komendzie, tak? Oj, myślę, że nie raz była. Ale Majdan też odpowiedział o tym, dlaczego nie reaguje na zaczepki Doroty, która go zaczepia od tych kilkunastu lat. Regularnie. Naprawdę nie twoje słowa spowodują, że druga osoba zrujnuje swoje życie, ale ona sama przez to, co mówi, bo to jest chyba sygnałem na to, jaka jest i co robi, tak? Rozumiesz? Nie. No czyli jemu chodzi o to, że Doda po prostu, jak to się mówi teraz w tym macho środowisku w internecie, że ona się sama zaorała, to jest samo zaoranie zrobiła. Że on nie musi nic robić, bo ona po prostu... Samo zaoranie, sobie... tak, dobra. tak, dokładnie tak. I niespodziewanie, przynajmniej ja to tak interpretuję, zaraz nie spodziewałeś się tego? Usłyszycie sami. Nie spodziewałeś się tego? Majdan w rozmowie dla Plotka... Strzelił gola! Wspomniał o ciłapkach. W sensie nie wspomniał tak... Ale wspomniał też o smaszcz! Tak. Może nie tak z nazwiska, ale no zobaczcie sami. Trochę mnie też dziwi, bo... Ja teraz jak patrzę na przykład na pewne małżeństwa, które się rozpadły, żona ma pretensje, to tak sobie tak mówię, oj, musicie się uzbroić życzliwość. Ja już ją mam 15 lat. Czyli jakby on trochę... Stanął po stronie kurzopków i że Doda jest smaszczem. Tak, 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 właśnie, trochę je porównał do siebie, tak? I że on to właściwie już mierzy się z czymś takim, no tak długo to po prostu. No, ja myślę, że on powinien jakąś nagrodę chyba otrzymać, nie? No a już nie otrzymał jakiejś nagrody? Nie wiem. Na pewno ktoś mu dał jakąś nagrodę z tego powodu. W pewnym momencie wydawało mi się, że to też chyba był moment na zaistnienie jej, bo jak nie robiła nic, to tylko wtedy, kiedy powiedziała o mnie, o nas coś się działo. Czyli on uważa, że Doda wybiła się na nim. Że ona istnieje w mediach dzięki niemu. A, że teraz, w sensie nie na samym początku. No, nie wiem, jak to było na początku, bo nie byłem z nimi, ale... No na początku to na pewno on trochę jej pomógł. My zresztą chyba robiliśmy jakieś memories. Po pierwsze robiliśmy memories baru. A po drugie robiliśmy wszyscy mężczyźni Dody. Tak, więc, też polecałem wam no to wiesz, wideo. No Majdan był piłkarzem, chyba bramkarzem zresztą. A ona była żoną piłkarza, jak w tej piosence Masłowskiej. Dokładnie tak. A czy teraz? Szczerze to ja myślę, że chyba nie. Piłkarz ciężki zawód, ciągłe odbijanie piłki. Bo pamiętasz, jak to było, jak ktoś się urodził wczoraj, to przypominamy, że... Kto się urodził wczoraj, zostawia komentarz. Ona oskarżyła go, że on ją zdradzał i dlatego ona się z nim rozstaje. No to katarzis słynne. I tam była piosenka Katarzis dookoła tego. Nie
No i on do tego też nawiązuje trochę tak jakby do siebie, ale też do niej. I już tak powiem teraz konkretnie i może tak na końcu, jeżeli mówi się o moich zdradach, to nigdy nie usłyszałem, żeby było pytane, zadane pytanie w tą stronę, a czy ty, skoro jesteś już taką ofiarą, to czy może też byłaś nie w porządku? Do końca, dokładnie nie? Tak. No jak dla mnie, to on tutaj tak trochę... Sugeruje. Jakby ten każdy kij właśnie miał dwa końce, jakby ta wina nie była tylko po jego stronie. Ja to tak odebrałem. No i ja to tak odbieram, że ogólnie bardzo malutko tej krwi, bym powiedział, że jakieś 3 ml. Bo takie jest, że coś tam powie, ale tak właściwie to ten reporter dogaduje za niego, on tylko przytakuje. Mógłby walnąć więcej, no czekaliśmy 15 lat na to w no końcu. No wiem, trochę nie? Tak. No ale powiedział, że jakby to się może wydarzyć jeszcze, że będzie więcej. Że spotkają się w klatce? Że będzie więcej. Będąc kimś, masz wzajemnie na siebie tyle haków, tyle możesz wyrzucić brudów, że możesz wylać, zalać pół pokoju. Ale po co mi to tak naprawdę? No dla mnie to jest takie trochę doda. Nie zapominaj o tym. Ja też wiem coś, co nie coś. No domyślam się, no jakby trochę czasu spędzili ze sobą. To prawda. Pozostaje nam cierpliwie czekać. Powoli już kończymy tutaj rozpracowywać ten wywiad, ale żebyśmy zrozumieli kontekst następnej wypowiedzi, to chciałbym się cofnąć do 2021 roku, gdy dziewczyny z Dubaju jakby były w kinie. A my nadal nie widzieliśmy. To prawda, nie widzieliśmy cały czas tego filmu. Dramat. Tam był przedstawiony w tym filmie, który współprodukowała Doda ze swoim innym byłym mężem. Tam był przedstawiony ktoś, kto miał przypominać Majdana. I tutaj pisali o tym. Tego Majdana grał jakiś aktor porno. Serio? To jakoś mnie to minęło, kochana. Tak, było o tym jakoś. Oj, grażynko. Ale jakby tam bla, bla, bla. Jeżeli, wiesz, robisz w jakimś filmie rolę kogoś, kto jest podobny do mnie i bardzo mocno mnie przypomina, no to już jest trochę, wiesz, nawet sprawa pewnie opierająca się jakieś tam zniesławienie i zaangażowanie w to w prawników. Znaczy, dla mnie to Majdanis jest taki w tym wywiadzie, że no jakbym chciał, to bym nie zrobił dużo złych kuku. Tak, ale... ogólnie to jestem bardzo groźny takie duże zęby, ale okej. Okay. Ale da mi spokój, bo to było 15 lat temu. Co prawda po 15 latach ja też o tym mówię w wywiadzie, ale... Ale dobra. I jeszcze na koniec powiedział coś. Co? Coś ze mną wstrząsnęło. Z drugiej strony pokazuje, jak bardzo ta druga strona nie może się pogodzić, jaka jest nieszczęśliwa, że cały czas ma w sobie tą frustrację. Po 15 latach jeszcze potrafi wydać kasę swojego jeszcze kolejnego, nie wiem, męża narzeczonego, już nie wiem, kolejnego i zainicjować taką postać. Wiesz? Że Doda jest taka ten... Że taka jest nieszczęśliwa. No, że taka zawzięta? Nie, o życiu nie, tego nie powiedział. Ja bym tak o życiu nie powiedział. To jest taka dziewczyna do rany przyłóż, ona zawsze dzień dobry mówi. Ona przecież jak się z nim spotkała na tej gali gdzieś tam u jakiegoś ambasadora, to chciała się przywitać. A on się odwrócił do niej. Pamiętacie tę sytuację? Okropna sytuacja. Jest, sprawdziłem, jakie są tam komentarze i są komentarze takie różne, ale jeden mnie zaciekawił. Różne są komentarze. Najpopularniejszy mnie zaciekawił, który zostawiła pani Agnieszka M. Pozdrawiam. Dotyczące pana, który przeprowadzał wywiad z Radkiem, napisała tak. Wiktor Krajewski, menadżer Małgorzaty Rozenek, rozmawia z mężem Małgorzaty Rozenek o jego byłej żonie. To musi być bardzo obiektywny wywiad. Ale ciekawostka. Taki jest mały świat, słuchajcie. Taki jest mały świat, że po prostu nie ma innych po prostu osób do rozmowy. Może tak po prostu musiało być, ale wiesz, co jest najgorsze w tym wszystkim? Że Doda jeszcze nie zabrała głosu. Ja wiem, że niektórzy dziennikarze pisali do niej w tej sprawie. No i tam było, że wiesz, odczytano, nie odpisano. No może szykuje jakąś bombę. Może szykuje bombę. Albo jest po prostu zajęta, wiesz, strojem maturalnym, maturalnym Roxany Węgier. Do tego też przejdziemy. Albo jest zajęta też mówieniem, jaka Polska jest beznadziejna i jak bardzo wspiera Blankę Solo. Bo ostatnio też się udzielała w tym temacie. Tak. No dobra. A o Radku nic. No dobra, ale poczekajmy. Roxana Węgiel, słuchajcie, tak jak już wspomnieliśmy. To jest legenda. To jest queen, to jest po prostu diva. Niedawno stała się pełnoletnia, słuchajcie. Przyszedł czas na zdawanie matury, tak? Czyli po prostu egzaminu dojrzałości. Ona jakby prężnie działa w internecie, między innymi na tym TikToku, gdzie te dzieci to tam sobie oglądają. I też na przykład na tym TikToku zaprezentowała kreację na maturę, która wyglądała właśnie tak. Strój. Strój jak strój w ogóle? Słuchaj, hot or not. Powiedzmy sobie wprost, proszę zostawić komentarz. To jest bardzo ważne. Hot or not na temat stroju 18-latki pierwszego dnia matury. Tak. Według Irenki Kamińskiej-Radomskiej, no to jest niestety not.
Not. Not, not. Irenkę wszyscy znamy. To jest moja była żona. Tak, dokładnie, tak było. Prowadziła, no właściwie nie prowadziła... Koło fortuny. Bezludną wyspę. Bezludną wyspę. Z panią żoną aktualną Majdana. Mówisz o Tatianie Mindewicz-Pułacz? Dokładnie, tak, tak. Mhm. I te korale. Ostatnio stała się jakoś bardzo medialna, bo ona się jakby rozstała z TVN-em. Tak. I teraz chyba szuka swojej drogi, bo wypowiadałaś tam na temat zdejmowania butów w pociągach, pamiętam. Tak, tam była w pytaniu na śniadanie, pouczała kogoś na temat czegoś, tam już nie pamiętam. Ale nieważne, teraz rozmawiamy na temat stylizacji Roxany Węgiel pierwszego dnia maturalnego, tak. Więc proszę spokój, dobrze? Mhm. Przyjrzałam się zdjęciom Roxany Węgiel, na których widać, jak zmierza na egzamin maturalny. Uważam, że jej strój był nieadekwatny do sytuacji. Nie chodzi przecież tylko o wyniki tego egzaminu, ale również o dojrzałość człowieka. Z mojej perspektywy, a nawet nie mojej, a etykiety. Strój pani Węgiel był nieodpowiedni. Spódniczka, o ile to była spódniczka, bo równie dobrze mogły to być krótkie szorty, powinna sięgać za kolana, ewentualnie minimalnie przed, tak zwany 6 cm powyżej środka kolana. To jest absolutnie najkrótsza ze stosownych długości. To już jest jakiś wstęp do matury. Jak ubierasz się, to bierzesz linijkę i odmierzasz sobie od... Ale co jest środkiem kolana właściwie? Trzeba to... też znać o mój Boże! Kolana. Wyznać cyrkiel! Trzeba cyrkiel wbić w kolano i po prostu wyznaczyć środek. Jest, jakie nienawidzę cyrki. To było w ogóle jakieś bez sensu. Ja lubiłem cyrkle. W sensie cyrkle były fajne, jak już one ci robiły fajne te kółka. A jak zaczęły ci robić kiepskie kółka, to już koniec było. Jak to robiły kiepskie kółka? No bo czasami coś nie grało. Cyrkle były na przykład takie, że się wkładało ołówek. Takie dla, wiesz, biedoty, czyli dla mnie na przykład, wiem, nie? A były czasami... Takie na grafit, taki specjalny. Tak, taki specjalny specjalnym wkładem, takie metalowe, wiesz. Tak, tak, tak. Te były porządne, no i one działały do momentu, aż oczywiście ten grafit na przykład nie pękł, czy coś tam, nie? No, różne sytuacje. Czyli ty masz różne przeżycia z cyrklami. Może, absolutnie. Może jakiś cykl ci zrobimy w ogóle poświęcony cyrklom. Cyrkle i ja. Ty, o, na przykład taki. Oglądalibyście? Piszcie w komentarzach. Tylko na Pudelku to wszystko opowiadała Irenka. Okay. To jest bardzo ważne. Tylko na Pudelku. Tylko na Pudelku u nas, ale nie na Pudelku. Tylko na Pudelku. Kontynuujemy. Oczywiście. Kobieta w dniu matury może ubrać się w marynarkę i spódniczkę, ale również i wizytową sukienkę w granatowym kolorze. Granatowym! To byłby odpowiedni strój. W tym przypadku nie dość, że spódniczka była za krótka, to gdy przyjrzałam się zdjęciom, okazało się, że dodatki były nie na miejscu. Chyba żartujesz. Sportowe buty i skarpetki nie były dobrym rozwiązaniem. Może to jest modne, ale matura to nie okazja, by tak się ubierać. Moim zdaniem Roxana Węgiel pokazała lekceważący stosunek do wydarzenia oraz osób, które brały w nim udział. Wow, czyli nie tylko, że ona po prostu... Napluła w twarz nauczycielom, powiedzmy sobie... W ogóle całej oświacie, tak. To po prostu napluła w twarz wszystkim kolegom, koleżankom, tak, też. Uczestniczącym w tym jakże ważnym wydarzeniu. Mm-hmm. Trochę to zabrzmiało, jakby była jakąś taką chuliganicą. Chuliganica. No. To jest chuliganica, powiedzmy sobie. A jak dodasz do tego jeszcze wszystko po prostu, wiecie, no... Co? O czym ty mówisz teraz? No tym węglu, no. Nie możemy o tym zapomnieć, że ona z tym węglem, że sytuacja po prostu ekologiczna no jest jaka jest, no, a ona promuje ten węgiel do cały pieca, czas. Że tak powiem, no. Roxana, zdaje się, jest piosenkarką, jeżeli dobrze wiem. I właśnie przez ten wzgląd, że pracuje w kulturze, powinna bardziej starać się, żeby do kultury pasować. Shade? Nadmienię jednak, że młoda artystka nie była dla mnie najważniejszą osobą w tym dniu, ponieważ maturę zdawał również mój starszy wnuk, Tomasz. Z tego, co mi powiedział, w jego szkole wszyscy byli ubrani właściwie. Jakaś porządna szkoła na pewno, nie jakaś węglarska. Jeden z panów nieco się wyłamał, ponieważ miał na sobie brązową marynarkę. Chyba pijesz. Ale... To nadal nie jest tak duże odstępstwo od tego, co widzieliśmy w przypadku Roxany Węgiel. Darowała mu jeszcze. Tak. Znaczy jak dla mnie, to po prostu Roxana powinna zostać zdyskwalifikowana w tym momencie. Ja myślę, że... I powinna mieć dożywotni zakaz robienia matury. Przez to zrobiła. Nie, nie, to już jest kwestia po prostu... Więzienia? Myślę, że więzienia, skancelowania. Skancelowania jej, tak. I tyle, no.
oczekiwaniu na reakcję naszego Węgielka doczekaliśmy się reakcji na pierwszy dzień maturalny. Roxy zabrała głos. Jak tam pierwszy dzień? Jakie wrażenia po pierwszym dniu? Więc może tutaj wspomnimy o ten ważny wpis. Słuchajcie. 1/6. Nawet fajne te matury. Jak na razie. He he. Jak wam poszło? Powodzenia dalej. Super. Jak dla mnie super wpis. Fajnie, miło. He he. Bardzo he he. Pudelek zamieścił kilka komentarzy, jakie fani zostawili pod tym wpisem o he he. Więc ja pozwolę sobie przytoczyć je po prostu. Lubisz, no. Hot maturzystka, powodzenia. Ślicznie wyglądasz. Skąd sweter? Hot fota. Piękna. Ślicznie wyglądałaś. Roxy, masz wspaniały gust. Pięknie się ubrałaś na matury. Ale piękna uczennica. Ha ha. Jak widać, wszystkim się podoba. Wszystkim poza Irenką oczywiście. Tak. I tutaj właśnie trafiliśmy do momentu, gdzie wcześniej bardzo sprytnie nawiązałem właśnie do pani Dodo, ponieważ do pani... Do tej stalkerki? Mówisz o tej stalkerce? Do tej stalkerki. Do tej stalkerki. Stalkerka. Tej nieszczęśliwej. Warto pamiętać o tym. Bo ona wypowiedziała się akurat w tej sprawie na temat kreacji pani Roxy. Kochani, chciałabym skomentować oburzenie pani z projektu Lady na temat stroju Roxany Węgiel na maturę. Ja poszłam ubrana w kozakach czarnych, za kolano, obcisłych, do tego mini jeszcze krótsze niż Roxana. Bardzo polecam kozaki za kolano, bo można super fajne ściągi schować i dużo. Zdałam na 4 i 5. Super. No to jest zaradna kobieta po prostu. No ale my nadal czekamy na reakcję Roxy. No i trochę się doczekaliśmy, ponieważ, wiecie, przyszedł następny dzień. I znowu kolejne matury. Znowu kolejne matury, wyobrażacie sobie, a jak kolejne matury, to następna kreacja na matury, no tak? Raczej. No bo trzeba zaprezentować kreację. Tym razem Roxy postawiła na taką, bym powiedział, bardziej konserwatywną kreację. Spódniczka zdecydowanie dłuższa, koszula, słuchajcie, biała, z takim śmiesznym podpiskiem. I pod tym zdjęciem możemy zaobserwować komentarz partnera Roxy. Tego starszego, co ma dziecko. Tak, Kevina. Toż, tak, Kevina. I on napisał tak zabawnie, słuchajcie. No dawaj. Zasłużyłaś na perły. Po czym ona skomentowała bardzo tak wylewnie. Roxy skomentowała Kevina pod tym zdjęciem kreacji drugiego dnia matury. I ona skomentowała: uff, tak było. Ale to jeszcze nie koniec. No. To jeszcze nie koniec, Jezu, słuchajcie. Jezu, no. Bo po tym, rozumiem, że już po prostu tak w niej siedziała ta energia, po prostu chciała jeszcze coś dobawić. No. Słuchajcie, wrzuciła tę samą kreację swoją na story. Tą drugą, konserwatywną. Tak, tą bardziej konserwatywną. I podpisała: czy ten outfit jest godny pereł? Ostro. Słuchajcie, przyznajcie. Ostro. Jak dla mnie zaorała Irena. Jakby, nie no, zmiażdżyła ją po prostu. Zmiażdżyła ją, zniszczyła ostatecznie. Ja wiem, co wam chodzi po głowie. Ja naprawdę wiem. Pewnie domyślacie się, jak prezydent Polski Andrzej Duda zareagował na stylizację Roxany Węgiel. I on właściwie dał okejkę. Dał? Ponieważ polubił. Polubił tę stylizację. Polubił tę stylizację. Po prostu polubił tę stylizację. Nie jest to nic nadzwyczajnego, bo on już polubił wiele zdjęć Roxy w przeszłości. Ale też jakieś leśne ruchadło i jakieś inne rzeczy. O Boże, to były czasy. Pamiętasz leśne ruchadło? A pamiętasz, jak ona się nazywała? Jolka Rosiak? Jolka, pamiętasz? Ale. Aleksandra. Ale, ładna. Taka skromna. Wracamy na chwilę do pani Dodo znowu. I mamy tym razem plotek ekskluzji. Plotek ekskluzji. Plotek ekskluzji. Słuchajcie, plotek... Irenka postanowiła odpowiedzieć pani Dodzie. Okej, okay, na tak. Tego disa. Tak, no bo jakby Irenka, wiesz, no po prostu... Musi trzymać rękę na pulsie. Tak, i reaguje w każdej chwili, ona się nie boi. Widzę, że rośnie mi nowa konkurencja. Dorota Rabczewska uczy etykiety i zasad dress code'u. Ale ty czytasz już prawie jak Irenka. Wiem o tym. Staram się, słuchajcie, staram się. To, co jednak w nagraniu ekspertki rzuciło mi się w oczy najbardziej, to fakt, że zrobiła niewybredną sugestię dotyczącą ściągania podczas matury. Jeżeli sama faktycznie korzystała ze ściąg, to jej matura jest nieważna. Nikt jej po latach tego nie udowodni, ale nie ma się czym chwalić.
sugestią dotyczącą sposobów ukrywania ściąg namawia maturzystów do łamania prawa. Nieuczciwość podczas matury próbuje legitymizować swoim przykładem, co jest niedopuszczalne. I nikt w przestrzeni publicznej nie powinien sobie na to pozwalać. Kim jest pani Rabczewska, żeby mogła doradzać w sprawie zdawania egzaminów maturalnych? Słuchajcie, dzieje się. Jeszcze zabrakło Górniak tutaj, żeby się wypowiadała, nie? Ale ona jest zajęta. O, bo ona jest na tym... Ona jest strasznie biedna. O, ona jest biedna, ona za dużo kawy pije. Za dużo kawy piła, no. Więc musiała, słuchajcie, do Filipin polecieć, tak, żeby tej kawy mniej pić. Tak, to jest inna historia. No. I jeszcze kozaki. Jeszcze kozaki. Bo to były czarne kozaki. Które były ściągi. Ja muszę przyznać, że trochę mnie uraziło to, że to były kozaki czarne, tak, a nie białe. Tak, białe, dodaj jakby. No dobra, mamy też komentarz Irenki na temat kozaków, wiem, że chcecie usłyszeć oczywiście. To. Oczywiście. Mhm. Na maturę najlepszymi butami dla kobiet są te, które pasują do stroju wizytowego dziennego. Panie mają wiele możliwości. Jeżeli maturzystka założy spodnie, to do nich mogą być na przykład płaskie buty typu Oxford albo czułenka do spódnicy lub sukienki. Jednak w żadnym wypadku na maturę nie pasują kozaki czy sportowe obuwie. Koniec, kropka. Koniec, kropka już. Jakby już nie macie nic do powiedzenia. Po prostu mig drop. Jak? Właściwie już koniec, kropka i kończymy, ale musimy jeszcze kropkę nad i postawić. No, mój kolejnik wkracza do akcji. Ponieważ tuż, ile trwają matury? Już chyba się skończyły. I będzie klaskała dla Roxany Węgier? Dla jej spódniczki. Roxy skończyła z maturami, no bo ile można je pisać, tak? Jest teraz po prostu zajęta reklamowaniem bielizny. Ale rozumiem, że reklamuje w jakichś czułenkach albo jakichś spodniach. No właśnie nie, prawie że w kozakach. Chyba żartuję. Nie, to są jakieś takie kowbojki. Czy kowbojki to nie są trochę kozaki? Bo też są takie długie. Według mnie trzeba zapytać Irana. Kowbojki są z rodziny kozaków. Czy kozaki może z rodziny kowbojków? Ciężko powiedzieć, no. Nie wiem, która była ciężka sprawa, słuchajcie, świecie. Ciężka sprawa. No, ale może Irenka niech się cieszy, że Roxy tak nie poszła na maturę. Bo to dopiero by była akcja. A może by miała to w kontrakcie, że musi iść w bieliźnie na maturę? Metamorfoza. Metamorfoza, moi drodzy, nastąpiła w życiu Jessica Mercedes Kirchner, która to przeszła tę metamorfozę, albo jak sama ona to mówi, healing. Ale my tutaj mówimy o jakichś obrzędach. Co, kakao było, już nie. Słuchaj, żaba. Znaczy nie wiem, co było konkretnie. Co jeszcze? Ale był jakiś healing, cytując Jessica. I teraz Jessica wróciła na czerwone dywany i postanowiła udzielić sporej ilości wywiadów dotyczących po części swojej byłej przyjaciółki Julii Wieniawy i ich wspólnego znajomego Kuby Karasia, byłego chłopaka Jessica i producenta. Producenta Julii Wieniawy. No więc jakby pochylimy się nad tym, ponieważ warto, ale na początku chciałbym, żebyśmy uczcili to taką ładną sklejką z wywiadów Julii Wieniawy dotyczącej Jessica, zresztą Mercedes. Ja Jessica zawsze wspierałam, wspieram i będę wspierać tak samo, jak ona wspierała dzisiaj mnie na publiczności. Przyjaźnimy się prywatnie i nie mogę o niej złego powiedzieć. Takich najgłośniejszych TikToków Jessica Mercedes, gdzie ona siedzi... Koniec tematu. Koniec, nie chcesz tego komentować? Nie, nie. No okej, okay, to ja też szanuję. Nie, to moje sprawy po prostu, nie będę się wybierać na sprawy czyjegoś życia. Piękna to była przyjaźń. Ale no, musimy iść dalej. Nic nie trwa wiecznie. Niebezpiecznie jest wierzyć w to, że coś trwa wiecznie. Niebezpiecznie jest wierzyć w to, że coś trwa wiecznie. Więc przechodzimy dalej, moi drodzy, i pytasz mnie, co u Jess? I ja znajduję ci wtedy, wyciągam szufladkę i znajduję ci fragment, gdzie Jess mówi, co u niej. A się świetnie! Na razie jestem sama, kocham siebie, dopełniam samą siebie, żeby móc oddać komuś swoją miłość, swoje serce, postanowiłam najpierw kochać siebie, więc od 8-9 miesięcy przechodzę healing. Ale długi jest ten healing. Długi jest ten healing, bo no wiesz, no ale dobrze, no dobrze, niech się healuje, no po prostu. Ale dobra, ale co to jest ten healing? To jest coś z peelingiem? To jest jakaś forma peelingu? No że tak ścierasz? Ja nie wiem, co może, co ściera. Bo ja się nie znam na tym. No ja też się nie znam, no ale może Jessie by mogła zrobić jakiś kurs. I myślę, że jak już się wyhiluje, to po prostu powinno dalej szerzyć ten healing. Heala dalej po prostu dawać. Ale najważniejsze jest to, że wiesz, kto jej pomógł w tym wszystkim? No. Domyślam się. Wszechświat. No przecież Wszechświat jej pomógł. A kto to był Wszechświat? No zaraz zobaczysz. Moim zdaniem Wszechświat będzie nas coraz lepsze osoby, bo on usuwa kogoś z naszego życia, bo on nam już więcej nie służy. Już jest nasz czas, żeby iść do przodu, żeby iść do góry i żeby się odciąć od tych złych, toksycznych ludzi i rozwijać skrzydła i podbijać świat, jak na przykład ja dzisiaj na wybiegu. Mhm,
Dobra, leczki. Ale słuchajcie, no ten wszechświat tak mi się kojarzy, znowu niestety muszę wspomnieć o naszej Edycie Górniak. To nie był wszechświat. O tej narkotyce? No jest na odwyku. Więc. Jest na odwyku, no ale nie można zapominać o tym, że 30 lat temu zajęła drugie miejsce w Eurowizji, prawda, a teraz pamiętamy. Jest okres Eurowizyjny, to jest bardzo ważne, więc proszę szacunek zachować. To ona jest przecież główną wyznawczynią wszechświata. Tak, to prawda. Więc ja myślę, że... Ona ma tam specjalne połączenia. Może ona powinna po prostu przyjąć Jessie pod swoje skrzydełka anioła. I z Tamarą jeszcze. Tak, razem mogłyby zrobić takie trio, nie? Trio, girls band. Odlotowe agentki. Będąc celebrytką, musisz sobie zdawać sprawę, że będziesz odpowiadała na takie pytania, na przykład, czy dasz drugą szansę swojemu byłemu chłopakowi? Och, nie ma łatwo, słuchajcie. Nie ma łatwo i Jessica wybrnęła z tego. Tak. Nie. No widzisz, no konkretno. No to jest kobieta konkretna. Tak to się robi po prostu. Po raz tysięczny, to już w innym wywiadzie, została zapytana o to, czy ma kontakt z Julią Wieniawą, bo wiecie o co chodzi? Wszyscy wiedzą o co chodzi, ale nikt tego nie mówi na głos. Także wszyscy zadają takie okrągłe pytania, jakby nie domyślali się, chociaż wszyscy się domyślają o co tam chodzi. Wy macie jakiś kontakt ze sobą w ogóle? Bo nie. Wiem, że... Bo... Nie. Strasznie dużo tych nie. Jakoś tak negatywnie. Negatywna jest taka. Ona chyba cały czas jeszcze ten healing praktykuje. Trwa, tak. No ale ta dziennikarka z Plotka nie odpuszczała. Nie. To jest jej praca. To jest jej praca. To jest jej ciężka praca. I ona po prostu dalej ciągnęła temat Julesa. Ale to jest zamknięty etap. Niech ona sobie tam działa z wszystkimi ludźmi tak jak chce. Na mnie. Goodbye. Goodbye, my love. Goodbye. Pani z Pudelka też ją złapała i też ją oczywiście zaczęła przepytywać na temat tych złych po prostu języków, które były wokół Jessiki, że ona musiała na ten po prostu peeling się udać. Wykończą ją. Przeszłam bardzo długą drogę, żeby się podnieść znowu na nogi, po tym jak niektóre osoby mnie zrobiły w bambuko w życiu. Znaczy, ja nie chcę nic mówić, ale... Ale powiem, oczywiście, że tak. Co zrobiła Jessice Mercedes Katarzyna Nosowska? Że bambuko? No, bo Nosowska przecież napisała książkę Powrót z bambuko. Aha, w tym sensie. I według mnie Jessica jasno daje do zrozumienia, jakby mruga do nas, że ma totalną kosę, jest wrogiem na całe życie z Katarzyną Nosowską. Co je poróżniło? Może na przykład gąbka. Mogła być to gąbka do mycia naczyń. Ja myślałem bardziej do mycia pleców. Ciałka? No i dalej Jessica oczywiście mówiła o swoich traumatycznych, gdzieś tam niemiłych, niesympatycznych przeżyciach. Niektórym ludziom ufałam, działy się różne rzeczy, ale nieważne, to wszystko stawiamy ze sobą. Ja stanęłam na nogi. Uważam, że wszystko, co nam jakby zrzuca wszechświat i kogo odcina z naszego życia, to po to, żebyśmy my tylko stawali się coraz więksi, silniejsi i rozwijali swoje skrzydła i szli coraz wyżej, bo jest nam dane coś więcej. Silna kobieta. Znaczy ja się cieszę, że ona ma po prostu tak dobre połączenie z wszechświatem. Mam nadzieję, że to jest międzynarodowe połączenie. Ja myślę, że ona ma nielimitowane. Tak, właśnie o tym myślałem, że po prostu mam nadzieję, że nie przepłaca po prostu za to. Ale wiecie, wy się możecie oburzać, że my tutaj po prostu wyciągamy, że ludzie ją pytają i po prostu nie dają jej spokój po prostu z tą Wieniawą i że po prostu jest jakieś zamieszanko i że na siłę wszyscy ten. No a ja znalazłem taki fragment z wywiadu właśnie pani z Pudelka z panią Jessiką, gdzie pani Jessica wręcz sama jakby... Zaczyna ten temat. W tym pokazie również szła twoja była koleżanka Ofelia. Jak wyglądały moja koleżanka? Ja z Ofelią się lubię, to inną koleżankę chodziło. Więc Ofelią jesteśmy super. Okej, no to inna koleżanka może siedziała na widowni. A nie wiem, nie widziałam. Ja widziałam. No widzisz, no chodzi jej po głowie, widocznie. Ale czy dziwisz się, że jej chodzi po głowie? Jeżeli ona musi po prostu uczęszczać na te wszystkie imprezy w tej Polsce, to jak ma o Polsce nie mówić? Tak, to prawda. Zwłaszcza, że na tym pokazie, jakby ktoś nie wiedział, to był pokaz MMC i chodziło o to, że ona, w sensie Jessica, była na wybiegu i Chorodyńska też była na wybiegu. I one tam miały jakąś taką oczywiście wyreżyserowaną scenę, że są dwie na wybiegu i tam zaczynają się szturchać, że coś tam jakieś takie, wiecie, żeby zwrócić trochę uwagi. A na publiczności siedziała pani Mefedr, Mafaszyn
I obok pani Ima Fashion siedziała pani Julia Wieniawa i jakby siedziały obok siebie. Dwie, a na wybiegu szła ta Jessica, więc oczywiście gdzie były skierowane oczy kamery? No na te dwie, co siedzą i patrzą na tę trzecią. Przecież wiecie, to jest Ima Fashion, największa konkurencja Jessiki. Jakby od lat, co prawda, były wspólne zdjęcia i wyjazdy i tak dalej. No ale chyba wszyscy wiemy, że musimy je skłócić. Więc ktoś nagrał, jak przychodzi Jessica i w tym momencie Julia Wieniawa i Julia Kuczyńska ze sobą rozmawiają i są jakieś podśmiechujki takie. Są podśmiechujki, widać je ewidentnie, te podśmiechujki. I ktoś to wrzucił na Instagram i pojawiły się komentarze. Aż tak? Aż tak? Mam aż ciary. Czy tylko ja miałam wrażenie, że jak Jess szła wybiegiem, to dwie koleżanki Julie w pierwszym rzędzie ordynarnie się z niej śmiały. Na co odpisała Jessica Mercedes? Dzięki. Ja już się przyzwyczaiłam do świata Mean Girls. Już twarda skórę musiała mieć od gimnazjum. No właśnie, też tak pomyślałam, trochę back to school, nie? Tak, trochę tak. A może one się po prostu zachwycały kreacją Jessiki, dlatego no były takie ha, 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 ale no słuchaj dalej, jest następny komentarz. Ktoś napisał kobieca solidarność i taki facepalm, na co Jessica: it is what it is. Solidarność z kobietą. Solidarity, solidarity, solidarity. Ktoś inny napisał: jaki był zamysł tej przepychanki Just Asking? Na co odpisała pani Ima Fashion? Bo chodzi o tą przepychankę tą na scenie, nie skorodyńską, tą przepychankę, Tak. I napisała pani Ima Fashion: zamysł artystyczny. Ach, było super. Plus to naprawdę stresujące wyjść tak przez ludzi, iść po wybiegu. Wyszło fajnie. Jess, brawa. Asia, weteranka. Ale że ona tutaj ten, ageizuje? Chyba tak. Chyba jeszcze dodatkowo, że ten zawód możemy wklepać. Czyli nie tylko, że reklamuje alkohol, śmieje się z innych, to jeszcze ageizuje. Ageizuje. Pięknie. No dobra, ale jak dla mnie to jest przełomowy moment. Moment przełomowy. To jest wszystko momentowy. Wkraczamy w nowe milenium. Tak, wkraczamy teraz ogłaszamy. W nowe milenium. Wszystko się teraz zmieniło już. Bo jakby padły te słowa wprost i padły tak, po prostu. A nie na krzywo. Na krzywo. Próbowałem znaleźć komentarz do tej sytuacji. Przyznam szczerze, że... Zabrakło i jestem po prostu... Zatkało kakao od kilku dni i po prostu nie wiem, co mam ze sobą zrobić. Doradźcie. To może musisz się przełknąć. Kakao? Tak. A nie lubię kakao. No to będzie problem. Tylko ceremonia dla mnie. Ale to ona bierze udział razem z tym, tam. Gdzie? W Wszechświecie? No tak. O mój Boże. Magda Gessler. Magda Gessler. Magda Gessler, słuchaj. Magda Gessler. Wszyscy w niecierpliwości czekają na film o życiu Magdy Gessler. No, ja pamiętam, że Almodóvar go robi. Tak, w 2016 roku sama Magda zapowiedziała tak. Poznaliśmy się w Akademii Sztuk Pięknych. Pedro? On zna moje życie i wie, że to jest życie na jego film. Bo jest ciekawe. To będzie film o mnie. To nie jest nudne. To będzie duża rola. I ona tam jeszcze chyba, mi się wydaje, zapowiadała, że ona będzie sama siebie grała? Tak, coś takiego było. W sensie jakby nikt w to nie wierzył oczywiście, bo znamy Magdę i wiemy, że ona mieszka na innej planecie. No ale jednak wypadało, żeby zrobić jakiś research. Fact checked. Wtedy w 2016 roku niektórzy tam, jacyś dziennikarze kontaktowali się z jakimiś tam przedstawicielami Almodóvara. Między innymi padły takie słowa: Pedro Almodóvar nie ma żadnej relacji z panią Magdą Gessler, w związku z czym nie zrobi o niej filmu. Niezręcznie się zrobiło. Niestety Magda Gessler już na to nie odpowiedziała w żaden sposób, szuk. A dlaczego ja o tym wspominam? No bo mamy 2023 rok, nadal trwają jakieś prace nad filmem o tej Magdzie Gessler. Od 7 lat. Niestety już Almodóvar nie bierze w nich udział. Nie wiemy, ona, co się... Ona go wyrzuciła chyba. Pewnie tak. Ja myślę, że on jest za niska półka dla mnie. Tak. Może tam po prostu jakieś coś zaszło, nie wiadomo. Myślę, że jakieś coś totalnie. Jakieś mogło coś zajść, słuchajcie. Mogło coś zajść, nie dowiemy się niestety tego. Ale jak Super Express się dowiedział... Od kilku miesięcy Magda spotyka się z różnymi producentami. A co na to Waldemar? Jak ona się tak spotyka z tym? Nie wiem, słuchaj. Ale też uczestniczy w pracach nad scenariuszem i ogólnie to chciałaby wyreżyserować ten film. Naprawdę? Więc ja myślę, że super. Ja sobie to wyobrażam totalnie, po prostu. Wiecie, żartami, ale totalnie bym to oglądał. To mogło być kultowe wideo. Jak bardzo kultowe? Na miarę Smoleńska?
Myślę, że nawet bardziej, bo mogłoby być bardziej chaotyczne. Ja, tak, właśnie, ja myślę, że to byłby jeden wielki chaos, tak. Po prostu niekończący się i jedna wielka fikcja. Nie? No ale kto w końcu miałby zagrać tę Magdę, tak? No chyba no, bo jednak, kto. Jednak nie Magda. Ja słyszałem już kto. Kto? No Ryszard Kalisz. Nie. Właśnie trochę szkoda, że nie Magda, bo szczerze mówiąc w tym newsie z tego Almodovara 2016 roku, gdy ona mówiła, żeby sama siebie zagrała, to też trochę oczekiwałem tego. Wyobrażam sobie, że wiecie, to byłby taka autobiografia całego życia. I żeby ona zagrała siebie dziedziusia? Tak, tak, tak. No to przykład. Było super. I za każdym razem po prostu by wyskakiwała taka i piszczała, nie? Magda uważa, że Katarzyna Figura jest tak samo charakterna i temperamentna, ekstrawagancka i barwna, więc idealnie by się nadawała. Aby zagrać Magdę Gessler w czasach teraźniejszych. Mm-hmm. Tak, 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 tak. W tych wcześniejszych latach, mm-hmm. to ona chce, aby to były jakieś takie nieznane aktorki. A to może ja się załapię. Może tak być, nigdy nie wiadomo, słuchaj, no nigdy nie wiadomo. To wszystko zaczyna po prostu nabierać... Tempa, zdecydowanie. Od tych 7 lat już tak zapierdala. Mm-hmm, bardzo, dzieje się. Mhm. No, ja się doczekać nie mogę. Ja też, ale ja mówię zupełnie serio. Ja się doczekać nie mogę. Teraz jest moda taka, że te filmy trwają po jakieś 3 godziny, więc ja myślę, że spokojnie można by z 6 walnąć. Tak. I zrobić coś po prostu na miarę Awatara. Czasami możemy być w głowie Magdy, a czasami po prostu gdzieś indziej. Tak. I fajnie. Ale w międzyczasie pozostaje nam Magda Gessler i jej Instagram. Ostatnio zachwyciła nas zdjęciem bidetu i pewnie tutaj wszyscy się zastanawiają, co to jest, tak? Więc no, Magda... No nie jest jakby oczywiste. Magda tutaj służy wyjaśnieniem. Mhm. Pozwolę sobie przeczytać cały ten wpis, ponieważ jest wyjątkowo Magdowy. Czy wiecie, do czego to służy? Drugie zdjęcie. Czy wiecie, że dzięki temu kobiety nie zachodziły w ciążę? To była pierwsza antykoncepcja. Czemu od tego odeszliśmy? Jest takie pożyteczne, higieniczne i jest mniej ciąż. Przy obecnej polityce rządu używanie jest by wskazane. Ha, ha, ha. Widzieliście ten model? Szukam dla bliskiej przyjaciółki. Jest bardzo płodna i nie chce 6 ciąży. Ja widziałam jeden raz w Hawanie, Kuba, gdzie nie miałam pojęcia do czego to służy. Zalałam wtedy hotel. Nacional. Strumień nie powinien być wyższy niż 25 cm. Ha, ha. Wróćmy do bidetów. Hashtag bidet, hashtag pytanie, hashtag Magda Gessler. Nic, ja jestem po za. Prostu, po prostu. Ja jestem za. Nie wiem dokładnie, o co tu chodziło, ale popieram. To nie jest ważne. Ja to zupełnie popieram. To nie jest ważne, po prostu... Mhm. Ja uważam, że to jest bardzo słuszne. Mhm. Tak. No musimy się zająć, moi drodzy. Musimy się zająć tym, czym żyjemy tak naprawdę już ponad tydzień. Mhm. Czyli tym, że Katarzyna Dowbor, żywa legenda, ikona, ruda przyjaciółka nas wszystkich, została po prostu wyrzucona z pracy. Z pracy, w której remontowała ludziom domy. To, co w tym Polsacie się od Janie Pawła, to jest po prostu, to jest... się w głowie nie myśli. Tak. Ja myślałem, że już nie może być gorzej po Skrzyceckiej, o której tak, mówiliśmy. Mówiliśmy, że też wyrzucili. A teraz to jeszcze. No. Słuchaj. To jest trochę tak, jakby Gessler wyrzucili z Kuchennych Rewolucji. No tak, tak, właściwie to tak. Tyle lat ona ustawiała te ramki, tak. Kwiatki, dawała ten tablet z wszystkim internetem. No. I coś takiego zrobić. To jest po prostu, wiecie co, niewyobrażalne. To jest tak, to jest bezczelne. Ukazał się taki post u pani Katarzyny na instagram.com, mhm. że program właśnie się skończyła, przygoda. Podziękowano mi za współpracę. 10 lat temu rozstała się ze mną TVP po 30 latach pracy. W tym roku obchodzę 40-lecie pracy zawodowej i podziękowano mi za współpracę z Polsatem. Nowe szefostwo, nowe porządki i to odmładzanie wszystkiego i wszystkich. Tutaj wiecie, są takie podziękowania i tak naprawdę wzruszające kwestie. Posypało się oczywiście dużo komentarzy. My też tam zostawiliśmy komentarz. Ja nie mogłam się oprzeć po prostu. Ej, wiecie, bo śmiechy chichy, ale prawda jest taka, jak bardzo rzadko bywamy w Polsce, to za każdym razem oglądaliśmy... Tak, totalnie. Bo po prostu lecił, czy na Polsat, czy Polsat 2, czy jakimś tam Polsat 50. No bo to jest 50. taki komfort program po prostu, że włączasz i po prostu jest dobrze. To jest taka ciepła herbatka. No tak. To jest miłe po prostu. Dużo komentarzy się pojawiło. Na przykład była szefowa TVP2 nazwała Katarzynę Dowbor aniołem. Po prostu aniołem. You're my angel. Nina Terentjew,
która jakby wcześniej była na posadzie Edwarda Miszczeka, który podjął tę decyzję, powiedziała dla Plotka tak. Trzymam kciuki za to, by odejście z Nasz Dowy Dom okazało się dla niej świetnym początkiem czegoś nowego. Nie chcę wróżyć z fusów, ale wydaje mi się, że rynek telewizyjny szybko się o nią upomni. Zobaczymy. I posypało się oczywiście mnóstwo komentarzy, bo była tak. Architektka, teraz widzicie wszystkie na ekranie. Kierownik budowy. Monika Richardson. Katarzyna Skrzycecka. Joanna Koroniewska, czyli synowa. Uczestniczki też jakieś ten. Kolejna architektka. A sąsiedzi uczestniczek? I pan woźny też ze szkoły podstawowej Katarzyny. No dobra, ale ja mam wielkie zapytanie, przepraszam bardzo. Co z doborem? No bo najpierw zwolnili mu jego super kolega, tak. A tam sam matkę. Matkę mu zwolnili. Jakby, co jeszcze? Co jeszcze? Moi drodzy. Pudelek nam tutaj donosi. Decydujący w przypadku tej zmiany, powiedział właściwie jakaś osoba z produkcji ponoć programu. Był kolor włosów. Po prostu bardzo rudymi. Tak. Był to, że program jest wyczerpujący nie tylko emocjonalnie, ale i fizycznie. I oni tutaj jakby tak mówią, dobra właściwie. Że po prostu stara baba to niech odpocznie. Niech leży w łóżku po prostu i czeka na swój dziękować. Czas. Już się że pożegnać. Tak. Trochę tak zaleciało. No i tam w ogóle wszystkie media się po prostu, wiecie, przekrzykiwały. Tu jakiś pracownik Polsatu, który wyraził zaskoczenie. Widzowie wściekli byli. Pokażmy teraz kilka komentarzy pod naszym tutaj takim wpisem na Instagramie dotyczącym tej kwestii. Kasia wydała drugie oświadczenie, tym razem w formie wideo. Także chciałbym, żebyśmy obejrzeli, bo to jest taki, wiecie, trochę to jest orędzie do narodu, tak? Chyba pierwszy raz w życiu nie wiem, co powiedzieć, jestem tak wzruszona. Kochani, jesteście cudowni. Moi widzowie, moi internauci, wszyscy, którzy są ze mną w mediach społecznościowych, moi przyjaciele. Sprawdziliście się tak cudownie. Jestem tak wdzięczna za te słowa poparcia, za te wszystkie wpisy, za te telefony, które mnie wczoraj zaskoczyły, za to, że jesteście ze mną w takim momencie, w którym przyjaciół poznaje się w biedzie. Ja was poznałam, ja wam jestem wdzięczna i do końca życia będę o was pamiętać, bo w tym trudnym dniu, w którym musiałam się pożegnać z programem po 10 latach, wyście byli ze mną. I nikt tak nie czuje się dobrze w takim momencie, trudnym momencie w swoim życiu, jak ten, kto dozna tyle miłości, tyle serca, tyle pięknych słów usłyszy i tyle wsparcia, bo ja miałam w was wsparcie i to wsparcie było dla mnie bardzo, bardzo ważne i za to wam bardzo serdecznie dziękuję. No piękne słowa, powiem ci. Love this bitch. No raczej, ale mnie wzruszyło to, że Katarzyna Dobor, jakby jest na to nagranie, tak? Powiedziała to wprost, że będzie o mnie pamiętała do końca swojego życia. Tak, tak bo jej zostawiłem ten komentarz. Ona powiedziała, że będzie o mnie pamiętała do końca swojego życia. I do końca życia będę o was pamiętać. Czujecie? To teraz tyle jest spełnione już. Ale tyle wygrać w ogóle, nie wiesz? Wystarczy, już nic lepszego ci nie spełniasz. Nie, już. Ostatni wpis do CV. Pytałeś się o tego Dobora. No. Zresztą opowiadamy o nim w książce, mamy taką przygodę. Trochę niezręcznie jak zostanie w tym Polsacie, no nie wiem. Tylko na pudelku. Tylko. Maciej jest w szoku, że jego mama została potraktowana w taki sposób. W poniedziałek rano odbył rozmowę z produkcją Twoja twarz brzmi znajomo. Z jednej strony boi się o swój los w Polsacie, ale z drugiej strony mocno zastanawia się nad tym, czy nie postąpić jak syn Piotra Gąsowskiego, by okazać wsparcie mamie. Doskonale wie, ile serca i siły wkładała w program Nasz Nowy Dom. Z naszych informacji wynika, że Maciej Dobor nie ma jeszcze podpisanej umowy na kolejny sezon, którego emisja jest jesienią. Aktualnie zakończy się już na pierwszy piątek. Już się zakończył. No nie wiadomo, słuchajcie. Nie wiadomo. Po prostu będziemy teraz żyli w napięciu. Będziemy żyli w napięciu, zwłaszcza, że Maciej Dobor drży o siebie, ale ludzie też drżą ze złości na Dobora. Macieja zresztą, bo oni piszą, że powinien iść za rodziną. Powinieneś sam opuścić tę telewizję i iść za rodziną, a nie głupie filmiki stawiać dla matki. Zrobiłabym to od razu, ale czas pokaże, co się liczy w życiu, chociaż widząc ten głupi filmik, odpowiedź nasuwa się jedna. Ktoś napisał i zmieścił to wszystko w jednym zdaniu. No obawiam się, że z tych głupich filmików to może nie opłacić tego domu w Hiszpanii. To prawda. Ale Maciej Dobor... To nie jest takie łatwe. Maciej Dobor odpisał na to. O tym, co robię w życiu, decyduję tylko i wyłącznie ja osobiście i żaden internetowy troll nie będzie mi mówił, jakie mam podejmować decyzje. Pozdrawiam, czule. Trolu. No i teraz cała Polska żyła w napięciu. Co będzie dalej z tym programem?
co wydarzy się dalej. W Fakcie na przykład, widzicie teraz kawałek z gazety, była cała już tam loteria nazwisk, między innymi mówili, że Janachowska. Tylko na pudelku było, że Izabela Janachowska zastąpi Katarzynę Dowbor, która powiedziała im zresztą, że to dla niej wielki zaszczyt. Wielki zaszczyt. Okej, okay. Ale jednak nie zastępuje jej, więc to nie jest taki zaszczyt. No ale ty mi tu nie spoileruj, dobrze? Później to, że ona tam powiedziała, że zaszczyt i w ogóle ekstra, to później ludzie się oburzyli, że jak to tak, że chcesz tą nam kochaną rudą Kasię zastępować? No wolno! I teraz wszyscy powinni powiedzieć i nie. I wtedy informator z kręgów Izabeli Janachowskiej skontaktował się z Plotkiem, by wyjawić, co naprawdę Janachowska myśli o tym i o tym całym zamieszaniu, które spowodowało to, że Pudelek powiedział, że ona będzie zastępowała Katarzynę Dowbor w tym programie, z którego wyrzucił ją Edward Miszczak. Iza doskonale zna swoje miejsce i wie, w czym jest naprawdę dobra. Nawet przez myśli jej nie przeszło, że mogłaby zastąpić Katarzynę Dowbor w roli prowadzącej naszego nowego domu, bo zdaje sobie sprawę, że nie pasuje do takiego programu. Zresztą ma swoje własne show, w którym też może pomagać potrzebującym i to w kwestiach, których śmiało można nazwać ją ekspertką. Pycz! Nie wie też tego Janna Przytakiewicz. Nie, nawet ona. Orinko? Reporterka Jastrząb Post postanowiła się zapytać Janny Przytakiewicz, czy to przypadkiem nie ona będzie teraz prowadziła nasz nowy dom. Świetny pomysł. Jezu, świetny pomysł. Powinien powstać casting tych wszystkich milionerek, nie? I która milionerka będzie pomagała biedocie, tak, nie? Tak, super, tak, to by było. Tak. Wiem. No. Kulczykowa. Z tym helikopterem będzie przylatywać na te wioski. Ale Dominika Kulczyk czy Grażyna? Ja jestem za Grażyną. Grażyna Kulczyk jest ikoną. Ja nie znam tak dobrze Grażyny, więc ja bym postawił Dominikę. Ale słuchaj, mogą walczyć między sobą, która jest bogatsza na przykład. No dobra, ale wróćmy do tej Przytakiewicz, która miałaby teoretycznie zastąpić według pani z Jastrząpa, która ją o to zapytała. Myślę, że Kasia była tak uwielbianą prowadzącą, że każda teraz jej następczyni będzie miała bardzo trudny orzech do zgryzienia. No ale słuchaj, skoro my jesteśmy już w takim rzucaniu nazwisk, no, to proponuję, żebyście wy też w komentarzach pozostawili i pozostawiły propozycje, kto mógłby zastąpić. Ja też mam swoją propozycję. A chcesz ją zdradzić? Tak, chcę. Danuta Martyniuk. Danuta Martyniuk, no. Pewnie chcecie zapytać dlaczego? No dlaczego? Nie wiem. Tymczasem pojawiło się też na giełdzie nazwisk nazwisko Anny Guzik. Anna Guzik wiele przygód ma. Tutaj, wiecie, ta giełda nazwisk, wszyscy tu osoba z produkcji, tu, a tu. Czy ty masz na myśli Żanetę? Żanetę znam wspólnie. Wszyscy wiemy, kim była Żaneta w przyszłości, zanim się związała z Grzesiem. No. Pamiętasz, jak w tym temacie, ale to już było jakieś 40 tysięcy wypowiedzi temu, Pudelek, właściwie informator Pudelka powiedział, że być może dlatego, że Katarzyna Dowbor wiek. Tak. Katarzyna Dowbor wzięła to do siebie. Postanowiła cofnąć czas. Prawie, bo stworzyła specjalnego Reelsa, w którym pokazała, jak bardzo jest gipką, młodą i fantastyczną osobą. Ogólnie fajnie, jestem pełen podziwu, choć spodziewałem się jeszcze, że pojawi się z jakimś filtrem odmładzającym. A, tak. Wiesz, tak, tego tak, albo Bobasa na przykład, nie? Tak. No i co? Tak, co zrobicie? Wake up like this. I właściwie to już wiemy, kto będzie prowadzącą. Oficjalnie? Tak, oficjalnie, bo nawet Polsat wrzucił to na swój facebook.com. Wstydu nie mają, słuchajcie, wstydu nie mają, że jeszcze się tym chwalą. Tak, to prawda. Ach. 1000 kciuków w górę, 417 261 HH, 206 serduszek, 79 szok, 59 przykro mi i 7 wspieram to. Cały czas mi to znika, mi to wkurza, bo okazało się, że Ela Romanowska będzie, Elżbieta zresztą, teraz prowadzącą nasz nowy dom. Szczerze mówiąc, kojarzę Elę Romanowską tylko z prowadzeniem jakiegoś show... Mazurskie, jakieś tam śluby, czy jakieś tam disco polo. Tak, gdzie to jest? Gdzie oni to robią? Jakaś Warmia i Mazury według mnie. Tak, na pewno. Coś jakiegoś kabaretowego, nie? Chyba coś takiego. Tak. Tak. Jest jakieś takie miasto tam znane z tego. Jak się to nazywa? Teraz wszyscy piszą, nie? No dobra, ale co uważasz o tym wyborze? Nie, no jest skandaliczne. Jest skandaliczne. Skandaliczny jest. Dla mnie po prostu to, co zrobiła Elżbieta Romanowska, przyszłość ją rozliczy, po prostu historycy ją rozliczy, historia ją rozliczy. I... Uff, do ostro tutaj pojechałeś, powiem. Dlaczego? No, bo biorąc pod uwagę jej przodków. A,
Romanów? Romanowów, no to no, nie wiem, no słuchaj kochany, no, no nie wiem, dlaczego ty tutaj namawiasz, no okej, no dobra. Dziękujemy wam bardzo za dzisiejszy odcineczek. Piszcie oczywiście swoje emocje, wrażenia. Piszcie do nas listy. Piszcie do nas listy, będziemy na nie być może odpowiadać, a być może będziemy mieli to w dupie. Tymczasem polecamy kupić naszą książkę, póki jeszcze jest. Lepiej kupcie kilka. Lepiej kupcie kilka na wszelki wypadek. Tak, jakby się zgubiła, albo na przykład została w przyszłości można odsprzedać na przykład. Będą osiągać takie ceny, już będą niedostępne. Tak jak te soczewki. Jak te soczewki Taylor Swift. Tak, słuchajcie, bo jakiś typ poszedł na koncert Taylor Swift, gdzieś mi wyskoczyło i był w soczewkach i później wystawił na aukcji te soczewki i napisał, że to były soczewki, które widziały Taylor Swift na najnowszej trasie koncertowej i była cena 10 tysięcy dolców. Ale to jest zupełnie inna historia. Także dziękujemy wam bardzo za dzisiejszy odcineczek. Czekamy na wszystko, liczymy na nic. I słowem na dziś, jeśli jesteście w tym odcinku, to piszecie w komentarzu i jest to słowo wszeteczeństwo. Trochę jak wszechświat. Trochę tak. Pa! Hejka! Dziękujemy! A teraz klikacie dalej w następne wideo. I dajecie nam suba i tutaj macie taki push the button i robicie to w tym momencie. Koniec tematu. Do roboty.